Dziennikarze. Dziennikarze, szanowni, szacownej redakcji. Szanowny. Strzel tego gola! Niewątpliwie bardzo ciężkie spotkanie dla nas. Wiedzieliśmy jadąc do Radomia, że nie będzie łatwo i taka się okazała też rzeczywistość, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie aż tak ciężko. Myślę, że zespół gospodarzy naprawdę postawił bardzo, bardzo wysoko tą poprzeczkę i proszę też nie myśleć, że bo jak wszyscy mówią, że Sokół to będzie grało awans, to oczywiście tak, mamy taki cel, ale nie oszukujmy się, jesteśmy jeszcze w trakcie przebudowy tego zespołu. Dużo zawodników odeszło, też było widać to dzisiaj na boisku. Jakość, która daje nam trzech zawodników w polu, spowodowało to, że przechyliliśmy tą szalę zwycięstwa dzisiaj na naszą korzyść, ale muszę powiedzieć, że naprawdę przyszło to w ogromnych bólach. Cieszymy się oczywiście z tych trzech punktów, ale też wiemy, ile mamy mankamentów do poprawienia i przy takiej grze jak dzisiaj, to o kolejne punkty na pewno będzie ciężko, a przed nami jeszcze niewątpliwie bardzo ciężkie spotkania. Ale tak jak powiedziałem, cieszymy się z tych trzech punktów. Ukłon w kierunku trenera gospodarzy i zespołu, ten naprawdę zaprezentował się bardzo fajnie. Wiedzieliśmy, że głównym atutem są stałe fragmenty gry i to się przekonaliśmy już na początku spotkania, gdzie uczuraliśmy się, że nie możemy gdzieś faulować w pobliżu pola karnego. Otwarcie meczu bardzo szybkie. To też spowodowało pewną nerwowość w naszych to szeregach. Potem ta końcówka pierwszej części spotkania spowodowała to, że mogliśmy troszeczkę z pełnym takim, z większym luzem zejść na drugą to połowę, ale też nie przypuszczałem, że ta druga połowa tak będzie właśnie wyglądała, że nie będziemy potrafili tej piłki gdzieś przechwycić i mając praktycznie ten wynik na plusie, że kontrować w jakiś przemyślany sposób. Tego w ogóle dzisiaj nie było. Poszliśmy na wymianę ciosów zupełnie niepotrzebnie. Mogło to się skończyć dla nas tragicznie, ale szczęście, jak to mówią, sprzyja to lepszym. Czy byliśmy tym lepszym zespołem, to zostawiam Państwu do oceny. Ja tylko mogę powiedzieć, że dziękuję chłopakom za walkę, za te trzy punkty i wracamy do Aleksandrowa o tym, żeby już myśleć o środowym, ciężkim spotkaniu z Polonią Warszawa. Pomimo tej porażki, ja wchodząc do szatni, do zawodników, podziękowałem im za taką walkę, za determinację, bo uważam, że rozegraliśmy niezłe spotkanie. Potrafiliśmy się podnieść po tym meczu w Skierniewicach i dzisiaj było widać zespół, było widać walkę, było widać zaangażowanie, a to jest tylko piłka. Popełniliśmy dwa błędy przy stałym fragmencie, gdzie Sokół to skrytnie wykorzystał, jeden błąd indywidualny i stracone trzy bramki. Natomiast, dziękuję za walkę, bo taka była. Tradycyjnie dwa zespoły chyba nie kalkulowały tutaj
o wynik każdy grało zwycięstwo. Dzisiaj się to udało drużynie gości. Trudno, zostało nam 12 kolejek. Każdy mecz dla nas będzie trudny, każdy mecz będzie bardzo wyrównany. Co pokazał ten mecz, że nie patrząc kto ile ma punktów, kto gdzie jest w tabeli, natomiast ta granica, ta nitka taka jest bardzo cienka między górą a dołem. Każdy z każdym może wygrać, każdy może jak z równym rywalizować. Dzisiaj nam się nie udało, szkoda, bo tak jak tutaj w zapowiedziach meczowych było, przegraliśmy pierwszy mecz u siebie. To jest właśnie szkoda z tego względu, że dom powinien być taką swoją twierdzą. Nie udało nam się, ale mówię, zaangażowania chłopakom i ambicji na tyle, ile mogliśmy, tyle daliśmy dzisiaj. Trudno. Na ten zespół dzisiaj nie wystarczyło. Może uda nam się, tak jak tutaj trener powiedział, też mamy ciężki mecz w środę, coś ugrać w następnej kolejce.